Siema, siema, witam. Witam, bonjour, dobry wieczór wszystkim wyjadaczom FIFA na dzisiejszych pierwszych nagrodach za Division Rivals. O, myśniutkie nagrody, ale dadzą mega duży hajsiwa. Już niestety musiałem sam zdecydować i odebrać opcję, którą chcę, bo inaczej nie da się grać spotkiem Division Rivals, no dlatego nie zmienili go z zeszłego roku. Brutalna decyzja. Powiem wam szczerze, po tym co widziałem u innych i po tym co słyszałem, to nagrody za tryb, które powinny, które są w tym roku, tak jak EA napisało na swojej oficjalnej stronie, najważniejszym trybem w tym roku online, tak wyglądają nagrody w najważniejszym trybie online, no to raczej licząc na nagrody to się człowiek nie wzbogaci. I nic, tylko jeszcze trzeba władować w Japońcy 15 razy w roku, no niestety. Wygląda tak, jak wygląda. Drużyna tygodnia nowa. Ozimę, Gabi, Gonzalez, Felipe Anderson, Zakaria. No jest parę karciaczek, które można fajnie ukąsić. I jutro będzie też ta paczka z gwarantowanym One Two Watchem. No ale w tym roku chociaż jest na co liczyć w tych gwarancjach One Two Watcha. Bo w zeszłym roku, to z tego co pamiętam mi było mówione, to chyba Timo Werner był jednym z lepszych trafów. Poprzednie okienko to dosyć mocno było, nie za ciekawe, a w tym roku to będzie cud trafić coś niegrywalnego. No ale to ciekawe, jak już dałem ten drop rate. Także tak, paczuszki za Division Rivals prezentują się następująco. Była opcja do wzięcia 14k, jeśli dobrze pamiętam, takie paczki. Ja jestem słaby w obgadywaniu ile co jest warte, ale mam nadzieję, że zawartość będzie dużo warta. A, bo tu są jeszcze jakieś dwa gówna. 75, 83, no dobra, to też trzeba otworzyć. Zazył ekran. Z Pilicuetą, 83. Będzie do SBC Kliana Potma i Cristiano Ronaldo Potma. No, jaki fajny duecik sobie będzie można zrobić w ataku. Na trzeci FU Champions. Jak ktoś się wyskoczy fioletowym duetem Mbappe Ronaldo, to można się trochę przestraszyć. Artur i Saul. Solidnie, solidnie. No i patrz. I dostajesz coś takiego za cały tydzień tak naprawdę nerdzenia w jeden tryb gry. No nie wygląda to zbytnio optymistycznie. Gdyby chociaż było dużo monet do wzięcia, a to było zaledwie 14k, to jest nic. Nawet na drafta nie starczy. Dvry 85 ma taki wysoki overall. Nie trafiłem go ani razu w paczce. Greenwood, Chilwell, Lemar, Volant. W sumie jeszcze jakieś silvery, no naprawdę. Alex Collado. On ma kartę? Co on ma kartę w fucie, jak on żadnego meczu w seniorce nie zagrał. Dobra, leci druga. I co? Ja pierdziel. Nie, to musi zostać zwiększone wraz z... Nice! Kurde. Mocne mam te środeczki, tych paczek, wewnątrz. Dobrze. Nie wiem ile kosztuje taki Dembele. Nie zapatrywałem się ani razu ile taki gostek kosztuje. 70k kosztuje? Serio? No nie, no to jest jednak zajebisty traf. Dobra, to nie ma co marudzić. 70k! Zajebiście. Dobra, nie bywało się w takich nagrodach z Division Rivals. Udało się zarobić ponad 100k. I Osmańczyka, opitolimy. Zaraz, a teraz przed nami chyba, jeśli dobrze pamiętam, moja pierwsza paczka za 100k w tym roku, którą dostałem za 50 winów w Division Rivals. Oczywiście jest to niewymienne, ale kurde, to jest jednak pierwsza paczka za 100k w tym roku. To powinien być bankier. Sprawdźmy to. Ja pierdziel. Może w środku też Dembele? Nie. Kessi jest chyba, Kessi kosztuje 30k. Fajne karciochy na przepu. Ale żeby w paczce za 100k najlepszym gościem był Guerreiro. Dobra, sprzedał się, zajebios. Leci w paczkę. Okej. Nie udało się niestety. Dobra, Saka to raczej takiej paczki nie zwraca. Jeszcze jedną sobie dupniemy za pońcy. Nie warto było. Siemano, czerwony. O, tylko Jota.
150 KL, nie, kurde, chciałem powiedzieć o Marquinhosie, ale Marquinhosa nie ma możliwości połączenia do momentu, aż nie zmienię strony. Żeby zmienić strony, to bym musiał Hakimiego kupić. O kurde, zwiększyli gościowi widełki. 150 katra chodzi? Nie no, 150 katra za Hakimiego nie dam. Okej, Zitrox. No nie jest to fenomenalny skład w porównaniu do tego, co było grania z 4 godziny temu, jak grałem. Trzy mecze z rzędu grałem na gości, którzy mieli w swoim składzie duet Nazario i Vieira. No i oczywiście reszta zajebista składu, nie? Ludzie się nie pieszczą ze składami. Nice, Chris. Zajebiście. Ale zajebiście poszedł Leoś. No i zajebiście. Kimpembe jest idealny w tej cenie. Dobra. Się Renato nie popisał, od razu miała być. I zwrotna do Elo. Neymar z główki w 90. Co to kurwa, kocham tę grę. Nice. Go. Witam serdecznie ponownie. Prawda. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Bądźcie zdrowi. Miłego dnia wam życzę. I do najlepszego.